tak, proszę Państwa, nowy film w kinach, Historia Roya. No i już zaraz widać, że zaczyna się era patriotyzmu, patosu i po prostu, wiecie, jakby rewizji oczywiście patriotycznej rewizji Polski. No i co z tego wyszło? No, wyszło ani dobrze, ani źle. Niech żyje Polska Ludowa! Bolszewicki antychryst wyzwolił w nas strach. Nie boję się. Wojsko Polskie nie da wam zrobić krzywdy. Chcę tylko zrobić taki krótki zarys, na czym ten film polega. No, mamy oczywiście końcówkę wojny, to wiadomo, tam Niemcy tam jeszcze się biją z Ruskimi i z Amerykanami, tam wiadomo, wiosna. No a Polska, wiadomo, już powoli tak zwana wyzwolona przez tych Sowietów. No ale niektórzy, wiadomo, niektórzy się z tym nie godzą. No i kurczę, huzia na juzia, będziemy teraz się z tymi Ruskimi bić przez kolejne lata. Wiadomo, oczywiście są powody, bo jedną bohaterą ginie brat, który, wiadomo, był tam w jakimś sensie, no nie w jakimś sensie, ale był. Po prostu miał jakiś tam status w Wojsku Polskim, to wiadomo, tym przedwojennym. No i teraz zaczyna się ta cała, wiecie, ta cała zemsta na tych Sowietach, na tych po prostu ruskich kacapach, na tych ruskich kacapach. Wiadomo, jak się kończy, każdy, no ten to historia zna, wiadomo, jak się kończy, no Polacy bądź co bądź dostają w dupę i to mocno. No i kończy się balowanie, no po prostu, no chowanie się po krzakach, to tak nie działa, tak po prostu nie działa. Wyrokiem NZW dostajesz na gołą dupę 50 batów. Rój. To jest najbardziej poszukiwany bandyta na Mazowszu. Dziś właśnie wydano haniebny wyrok. Rój! Nie żyjesz! No i tak, no ja tak powiedziałem trochę tak negatywnie na temat tego filmu, no ale... no... Trzeba tak negatywnie powiedzieć, no bo ten film jest po prostu jest za dużo patosu, jest tam po prostu za dużo patosu, ten patos po prostu zewsząd wychodzi, tu wszędzie mamy tekstu typu niech żyje wolna Polska, kurczę, no mówię, no w imieniu Polski i tam, że będziemy naszych bohaterów, kurczę, bronić i że po prostu nie pozwolimy sobie tam opanować Polski, no ale no i sobie ci już opanowali tę Polskę, no proszę Państwa, no nie oszukujmy się, no takie będzie, no taka będzie rola Polski przez kolejne ponad 40 lat, no będziemy takim paziem, no i taka jest prawda, no i to, że jakieś chłopaki się kryją po krzakach, nie wiadomo, nieważne jakie by tam mieli, wiecie, swoje ambicje i powody do tego krycia się w krzakach, no to i tak, to jest po prostu przegrana walka, no i no wiadomo jak to się kończy po prostu, wiadomo jak to się kończy. Tak, żeby tak nie jechać tego filmu tak po całej linii, to powiem, że niektóre zdjęcia trochę się wybijają, niektóre są rzeczywiście nieźle, jakby ta kompozycja kadru jest naprawdę nieźle zrobiona. No ale poza tym, no to jest taka prostolinijna opowieść, no napieprzanie się z tymi Ruskimi. No to jest jakby, teraz taki trend jest, nawet nie teraz, no ale już od kilku lat jest mniej więcej taki trend, że musimy tą Polskę z tego barda wyciągnąć, żeby pokazać, że kurczę, my rzeczywiście byliśmy tacy, wiecie, no po prostu bohaterscy. No i po części jest to prawda, okej, okay. Ta rewizja musi być. To, że kino patriotyczne nie ma racji bytu, to jest nieprawda, rzeczywiście ma rację bytu. No ale no to jest po prostu troszeczkę przekombinowane, ten patos po prostu się wylewa zewsząd, no. I też niektóre te sceny odbijania tam, wiecie, no nie, po prostu troszeczkę takie, no to jest takie przekombinowane. No i w szczególności te wybuchy. No dobra, okej. Okay. Komuniści nie wybaczają zabijania Sowietów, wiecie o tym. To ja ciebie gnidu ubił. Dlatego lepszych ludzi nie znajdziecie. Walkę o wielką Polskę uważam za największy swój obowiązek. Wstępując w szeregi Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, mam szczerą i nieprzymuszoną wolę. Wpierw zginę, aniżeli zdradzę. Kolejna rzecz, proszę Państwa, no to mówię, to jest po prostu papierowe postacie. Postacie są po prostu tak papierowe, że no nie wiem, no tam chyba po prostu nie było jakiegoś czynnika, który mógłby z tej postaci, jakby wiecie, troszeczkę spowodować, że były nieco bardziej skomplikowane. Tam jest taka bardzo prostolinijność, tam te postacie po prostu, nie wiem, no motywacje oni mają takie, żeby no po prostu iść nakopać tym Ruskim, no. I pokazywanie tych wszystkich struktur i to, że ci wiesz, że ta cała organizacja tych żołnierzy wyklętych po prostu starała się jakby po części odbijać, a potem po prostu dostawali znowu po tyłku. No... Ja wiem, że to jest po prostu potrzebne w historii, no bo jednak jakby nie uwypuklanie tych rzeczy
byłoby też negatywne, ale w sposób, w jaki zostało to pokazane, no to po prostu... No nie jest to coś, czego bym oczekiwał, mimo że to jest to kino patriotyczne. Wiadomo, ten patos, tego patosu zawsze troszeczkę musi być, no na przykład w Braveheartie, no... też ten patos był, ale... no nie aż tak, po prostu nie aż tak, no to nie jest średniowiecze, to jest po prostu, wiecie, tak zwana nowożytna era. No i powoływanie się na te, wiecie, powoływanie się na wolność Polski, no kurczę, no nie tylko każdy myślał o swoim kraju, tylko każdy myślał o swoim, wiecie, dobrobycie, o życiu, że co on będzie robił, jak będzie pracował, a nie tylko, że Polska będzie wolna, no nie. Żebyście pamiętali, że Polska to my, a nie ci, którzy przyszli tu z sowieckiego nadania. Te płatne sowieckie pachołki. Niech żyje Polska! Podsumowując, proszę państwa, no to jest po prostu typowy film, który jakby wstrzeliwuje się właśnie w ten nowy trend. Nowy trend, w szczególności jakby tak podsycony, wiadomo, przez nową władzę w Polsce. Kino patriotyczne, bohaterskie. No mogli tam jeszcze Supermana dojebać, to oczywiście, tam to już byłoby kompletnie. No ale nie, tak nie żartując. Nie jest to film, wiadomo, jak dramatycznie zły, ale też nie jest to, to nie są żadne Himalaje, wiecie, po prostu innowacji i kreatywności. Nie, to nie jest, można byłoby to nieco inaczej ukazać, troszeczkę jakby zróżnicować te postacie, pokazać, że one nie były takie prostolinijne, że po prostu tam się zdarzały jakieś jeszcze, no, wypadki, incydenty, a nie tylko pokazywać ich jako, wiecie, kryształowe postacie, no. To się na dłuższą metę nie sprawdza. No i tutaj też się nie sprawdza. Po prostu i tyle, no.